Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani. Pani doktor, co to jest fala uderzeniowa? Niekoniecznie na początku kojarzy nam się z medycyną. Fala uderzeniowa najprościej to jest takie sprężone powietrze o bardzo wysokiej amplitudzie ciśnieniu, które się podwyższa w krótkim czasie, a spada dosyć wolno, czyli taki kop powietrza. To ciśnienie jest tak wysokie, że jest 100 razy większe, wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. Zanim porozmawiamy o szczegółach fali, zapytam, co spowodowało, że pani doktor się nią zainteresowała? To było kilka lat temu. Ja jestem osobą, która lubi sport, jestem bardzo aktywna sportowo. No niestety doprowadziłam poprzez nadmierne korzystanie z niektórych dziedzin sportu do zapalenia ścięgna Achillesa. Przeszło to w stan przewlekły, doszło do bardzo dużych zmian w obrębie stawów w postaci złogów wapnia. Miałam bardzo duże dolegliwości bólowe do tego stopnia, że ja nie mogłam chodzić. Oczywiście byłam na konsultacjach ortopedycznych i się okazało, że rozwiązania są w zasadzie dwa. Rehabilitacja, gdzie duże znaczenie może mieć fala uderzeniowa, albo operacja. Operacja stawu skokowego wiąże się z unieruchomieniem na okres kilku tygodni, ale takim zupełnym, bo na tym nodze nie można się w ogóle opierać. No i jest operacją. Oczywiście zaczęłam od rehabilitacji, czekając, gdzie znajdę miejsce, gdzie będzie fala uderzeniowa. Znalazłam takie miejsce, 6 zabiegów, ból ustąpił kompletnie, to ścięgno jest w tej chwili sprawne, ja nadal jestem bardzo aktywna sportowo, łącznie z tym, że chodzę po górach. Natomiast to poszło dalej. Ja już wiedziałam, że tą falą uderzeniową jestem zainteresowana pod kątem rehabilitacyjnym. Zaczęłam się dowiadywać, jakie są zastosowania fali uderzeniowej i się okazało, że to jest bardzo popularne i bardzo cenione urządzenie, może nie to w ogóle technika, w zabiegach estetyki lekarskiej. Bardzo często, gęsto korzystają z tego chirurdzy plastyczni w takich terapiach łączonych, robią liposukcję. Oni przygotowują obszary poddane zabiegowi przez falę uderzeniową i bardzo szybko po tym zabiegu chirurgicznym ta fala uderzeniowa jest też wykorzystywana. A rewelacyjne efekty są w leczeniu celulitu, a jak wszyscy wiemy, jest to przypadłość, która dotyczy bardzo dużej grupy kobiet, również tych bardzo młodych i tak naprawdę nie mamy na to żadnych rozwiązań. Pani doktor, początkowo terapię tą stosowano do kruszenia kamieni nerkowych. Na razie poza medycyną estetyczną, bo za chwileczkę też o tym powiemy, co leczymy falą akustyczną, jak to się dzieje? To w ogóle zaczęło się w latach 80. od kamieni nerkowych i to do tej pory jest stosowane pod kontrolą rentgena. Później weszły lata 80., 90., to właśnie ta fizjoterapia, rehabilitacja, ortopedia i to w bardzo szerokim spektrum. No właśnie, ja już mówiłam o swoim Achillesie, ale też kwestia bólu w okolicach kolan, więzadła rzepki, ścięgien, pachwiny bóle, bark, łokieć tenisisty, łokieć golfisty. Naprawdę wskazań jest bardzo dużo i rzeczywiście te efekty lecznicze, bo to leczy, kwestia zniesienia bólu jest funkcją leczenia. I właśnie tam część estetyki lekarskiej. A jak fala uderzeniowa pomaga w walce z bólem? Jak to się dzieje, że ona leczy? Bo ona działa na przyczynę. Jeżeli w tych wskazaniach ortopedycznych, rehabilitacyjnych mamy zmiany w obrębie powierzchni stawowych, ścięgien, i one są wykładnikiem powstawania bólu. Ja będę się powoływała na moje ścięgna Achillesa. Nie bolało bardzo przy chodzeniu, ponieważ ono nie było już rozciągliwe i to generowało ból. W momencie zniesienia tych złogów wapnia, rozbicia,
poprawienia mikrokrążenia, neowaskularyzacji, usunięcia tych złogów wapnia, czyli tych toksyn, tych śmieciowych rzeczy, poprawy funkcji przepuszczalności błony komórkowej, również i ból przechodzi, czyli to jest zupełnie inne działanie niż na przykład chemiczne, farmakologiczne, że jest blokowanie pewnych receptorów, natomiast nie leczy to przyczyny. Fala uderzeniowa leczy przyczynę. To też się przekłada na celulit, on się poprawia, ta tkanka, bo my leczymy, no tu przyczyn jest bardzo dużo, ale my leczymy tą tkankę tłuszczową, która jest niedokrwiona, jest zaśmiecona, ma bardzo słaby metabolizm i tak dalej, i tak dalej. Także w tej części ortopedycznej ból zanika z powodu działania na przyczynę bólu, czyli na to, co się dzieje w obrębie tkanek. Pani doktor wspomina w medycynie estetycznej o tym, że fala uderzeniowa potrafi nas wspierać w walce z celulitem, ale czy potrafi coś jeszcze? Co jeszcze w medycynie estetycznej może fala uderzeniowa? Ona jest bardzo często i chętnie używana w terapiach łączonych, jeżeli chodzi o ciało. I to jest nie tylko celulit, ale również modelowanie sylwetki, poprawa sylwetki, kształtu sylwetki, działanie na rozstępy bardzo ładnie współgra z endermologią, bardzo często się łączy z drenażem limfatycznym, z wszelkiego rodzaju masażami, z akupunkturą, z punktami uciskowymi. W przypadku takich dużych obrzęków, czy limfatycznych, czy wodnych, zastojów, szczególnie teraz w okresie lata, widzę, że rzeczywiście panie z tego korzystają i są bardzo zadowolone. Także generalnie ciało jest numer jeden, jeżeli chodzi o tą część estetyczną. W medycynie estetycznej bardzo ważne są te terapie tak zwane odmładzające. Czy tutaj też będziemy mieć jakieś działania odmładzające na skórę? Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo jest bardzo dobre. No, ze względu cały czas na to poprawę ukrwienia, poprawę metabolizmu, odżywienie tkanki, usuwanie tych takich zwapniałych, nieprawidłowych fibroblastów, pobudzenie produkcji nowych, bardzo poprawia się stan skóry, zdecydowanie. Pani doktor pracuje na urządzeniu BTL X-Wave. Co potrafi to urządzenie? No to, co wymieniłam, najczęściej używamy go w terapiach łączonych do modelowania ciała, do leczenia celulitów, wspomagamy w miejscowych depozytach tłuszczowych. I oczywiście mam tą część rehabilitacyjną, gdzie odbywają się zabiegi już z punktu widzenia potrzeb fizjoterapeutycznych. Jak pani doktor mówi o fali uderzeniowej, cały czas pojawia się słowo terapia. Czy mamy to rozumieć w taki sposób, że potrzebne jest kilka zabiegów dla osiągnięcia efektu? Tak, zdecydowanie. Wie pani, standard jest mniej więcej 6 zabiegów, nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Jeżeli jest to kwestia celulitu, to ta terapia podtrzymująca to powinno być mniej więcej raz na 4-6 później tygodni po uzyskaniu odpowiedniego efektu. Natomiast w przypadku zmian, które wymagają fizjoterapeutycznego działania, to jest około 6 zabiegów, nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Znów się powołam na siebie, po tych kilku latach, kiedy te zabiegi miałam wykonane, ja do tej pory nie mam potrzeby powtarzania. Pacjenci i pacjentki na pewno zapytaliby, czy to boli i czy jest potrzebna rekonwalescencja, jeżeli tak, to jaka? Po zabiegach oczywiście. Czy boli? W przypadku zmian w obrębie układu takiego ścięgien, więzadeł, te pierwsze zabiegi to się jednak czuje. Te uderzenia, które daje to sprężone ciśnienie powietrza, się czuje i nie mogę powiedzieć, że to nie jest bolesne. Oczywiście ten poziom jest bardzo różny odczuwania. Przy celulicie bardzo zaawansowanym pierwsze zabiegi również są odczuwalne. Pierwsze, czyli pierwszy, drugi, mniej więcej od trzeciego zabiegu dolegliwości bólowych nie ma żadnych. Jeżeli panie robią na ciało zabiegi falą uderzeniową w terapiach łączonych z drenażem limfatycznym i to ciało już jest przygotowane do pewnego działania bodźcowego, w ogóle nie odczuwają żadnego bólu. Co się dzieje po zabiegu? Kompletnie nic. Są osoby, które mogą mieć na przykład jakieś zasinienie
Może się wydarzyć lekki rumień, może być lekki obrzęk, ale to rzeczywiście to wszystko jest bardzo lekkie, praktycznie niezauważalne. Czyli to jest taki zabieg, po którym możemy bezpiecznie wrócić do pracy i dalej wykonywać swoje czynności. Jak najbardziej, absolutnie. I wie Pani, to jest niezwykle istotne i bardzo ważne i bardzo cenione w obecnym czasie myślenia o medycynie takiej regeneracyjnej, gdzie pacjent nie wymaga rehabilitacji pozabiegowej, nie ma absencji jego w pracy, również nie jest wyłączony z takiego życia towarzyskiego. Na przykład w łokciu tenisisty, no jest to jedna z najlepszych terapii. Także rzeczywiście jest to bardzo ważna technika, bardzo dobra dla pacjenta i bardzo dobra dla gabinetu. Na zakończenie zapytam, czy efekty tej terapii są trwałe, czy trzeba będzie ją cyklicznie powtarzać? To znów zależy od wskazania. Wie Pani, jeżeli ktoś ma zwyrodnienie na przykład stawów ręki i to w miarę upływu czasu ta choroba postępuje, ona postępuje, to jest oczywiste, że takie zabiegi się powtarza. To jest bardzo różna częstotliwość. Może być to raz na kilka lat, ale może być raz na rok. Jeżeli są to inne dolegliwości, które ustępują, na przykład znów ten mój Achilles, ja jestem mądrzejsza, wiem, że po każdym treningu muszę przeprowadzić serię rozciągania, no to ja takiej potrzeby nie mam. W przypadku celulitu, w przypadku ciała, rzeczywiście ta terapia podtrzymująca, żeby utrzymać ten metabolizm, ukrwienie tkanki, raz w miesiącu powinno być. A z jakimi zabiegami, jeżeli chodzi o walkę z celulitem, możemy łączyć falę uderzeniową? Falę uderzeniową z wszelkiego rodzaju masażami, czy to są ręczne, czy drenaże limfatyczne, czy na poszczególne okolice, czy całościowe, możemy łączyć z zabiegami mezoterapii, gdzie pewne okolice naszczykujemy. Możemy łączyć z wszystkimi zabiegami body wrappingu, takiego zwiększamy wtedy jeszcze efekty tych zabiegów. Także tu możliwości jest dużo. A kto zdecydowanie nie powinien poddawać się tym zabiegom? Jakie są przeciwwskazania? Standardowe jak wszystkie, czyli ciąża, okres karmienia piersią, choroby nowotworowe, stany zapalne w miejscu, gdzie występuje, ale i osoby, które są na leczeniu kortykosterydami, osoby, które przyjmują te leki, które zwiększają możliwości wykrzepiania, a jednak tą aspirynę czy jakieś przeciwbólowe sporo osób przyjmuje. I tak, jeżeli przychodzi osoba z problemem, nazwijmy tym rehabilitacyjnym, mówi, że ją tak bolały na przykład łokieć, że ostatnie 3-4 tygodnie jest non-stop na lekach przeciwbólowych, no to jednak my musimy tutaj wyczekać przynajmniej te 3-4 dni, zanim się wydarzy zabieg. Jakie są jeszcze przeciwwskazania? Przeciwwskazaniem również nie wykonujemy w miejscach, które są obszarami takimi powietrznymi typu jama brzuszna. Nie wykonujemy w okolicach głowy, twarzy, oczu i tam, gdzie są pęczki nerwowe, no, żeby z kolei nie generować bólu. Rozumiem. Dziękuję Pani doktor za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia. Do usłyszenia.